Cieszę się bardzo, że jesteśmy wszyscy dzisiaj na tym wspaniałym czasie wspólnego uwielbiania Boga, słuchania Jego Słowa. Witam wszystkich oglądających nas online i zapraszam nas dzisiaj do dalszej drogi z Bożym Słowem. Nie ma nic wspanialszego jak Bóg mówiący do nas przez swoje Słowo. Jak Słowo, które nigdy się nie zdeaktualizuje. Zawsze jest Słowem do nas. Chciałbym dzisiaj poświęcić czas na to, aby rozmawiać o czymś, co nazwałem tak razem z Jezusem. Razem z Jezusem. Bardzo pojemne to sformułowanie, wyrażenie. Ono dużo mówi i dopiero gdy wysłuchamy całość tego, co mam do powiedzenia, będziemy widzieli, o co chodzi z tym razem z Jezusem. Chciałem tylko powiedzieć, że to jest dobrze, gdy jest razem z Jezusem. Ale zanim to będziemy robić, pomódlmy się przez chwilę, będziemy czytać później Boże Słowo. Drogi nasz Ojcze, to ze względu na Ciebie dzisiaj przychodzimy w imię Chrystusa Jezusa, naszego Pana i polegamy na Duchu Twoim Świętym. I prosimy Cię, Boże Duchu, abyś to Ty otwierał nasze oczy, serca i pozwalał nam rozumieć Słowo i pozwalał nam zrozumieć to, co chcesz powiedzieć. Dzisiaj, Boże Duchu Święty, przechadzaj się po tym miejscu i dotykaj się serca każdej osoby. Potrzebujemy, abyś prowadził nas bliżej Ojca, abyś prowadził nas bliżej Jezusa Chrystusa i Jego drogi. Chcemy być w tej drodze i iść tą drogą, którą nam wytyczyłeś, Panie. Amen. W Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, w wierszu 24 do 28 czytamy następujące słowa. Potem Jezus powiedział do uczniów: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje, bo kto chce ocalić swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je. Jaką korzyść będzie miał człowiek, jeśli zdobędzie cały świat, ale straci swoje życie? Albo co może dać człowiek w zamian za swoje życie? Gdy więc Syn Człowieczy przybędzie wraz ze swoimi aniołami w blasku chwały swojego Ojca, wtedy odpłaci każdemu zgodnie z jego postępowaniem. Zapewniam was, niektórzy z was nie umrą, dopóki nie zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Krótka wypowiedź. Poruszamy się w tej wypowiedzi, w tej części, którą byśmy nazwali Mateuszowym świadectwem o Jezusie Chrystusie, Synu Dawida, Synu Abrahama, ponieważ Mateusz swoją Ewangelię przede wszystkim kieruje do tych, którzy mają swoje źródło, pochodzenie żydowskie. Dlatego jest nawiązanie do Dawida i do Abrahama. Patrząc na ten tekst, on jest ładny, zgrabny, nieprzegadany. Jest krótkim pouczeniem Jezusa. Już tyle wiemy. Krótkim pouczeniem Jezusa. O czym on by chciał tutaj pouczyć swoich uczniów? Bo zwróćmy uwagę, że w wierszu 24 wpada słowo wtedy. Czyli on jakoś reaguje na coś. On reaguje na wypowiedź Piotra. On reaguje na to, jak uczniowie reagują. Więc o co tutaj chodzi? To krótkie pouczenie dotyczy ważnego bardzo tematu, co znaczy być prawdziwym Jego uczniem, co znaczy być prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa. Jak dobrze obserwujemy cały kontekst tej wypowiedzi, bo przecież to jest rozdział 16, mamy tam oto taką sytuację. Jezus kieruje do uczniów, gdy byli w okolicach Cezarei Filipowej, następujące pytanie: a wy za kogo mnie uważacie? Czytamy w 16 rozdziale, w 16 wierszu. I w tym samym w tekście Szymon Piotr odpowiedział: Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Piotr odpowiedział piękne słowo. Jezus mówi do niego: tak, to nie ciało i krew, ale mój Ojciec w niebie objawił Ci tę prawdę o mnie. I od tego momentu Jezus otworzył swoje serce przed uczniami i zaczął im mówić o swojej drodze więcej niż dotychczas. Zaczął im mówić o swojej męce i zmartwychwstaniu. Można było powiedzieć, że to jest wspaniałe, Jezus osłania serce, ale gdy uczniowie tak słuchali Jezusa,
to z narracji widzimy, że niekoniecznie spotkało się to z ich właściwym zrozumieniem. Można tam odczuć gdzieś w tle powątpiewanie albo też rozczarowanie. Co więcej, widzimy tutaj Piotra. Piotr zawsze jest pierwszy, jest prędki, jest wyrywny. I on jako jeden z tych, z tej całej dwunastki, czuje się w obowiązku, by skorygować samego Pana Jezusa. Ale robi to delikatnie, bo bierze go na stronę i udziela mu, powiedzmy, przyjacielskiej reprymendy. Oczywiście w tym dobrym sensie Pan Jezus Chrystus nie pozostał mu dłużny i przypomniał mu, by ten nie stawał przed nim, próbując niczym szatan odwieźć go od drogi krzyża, lecz by stanął za nim, bo na tym polega rola ucznia. To nie mistrz podąża za uczniem, wręcz przeciwnie, to uczeń podąża za mistrzem. Czytając tę narrację, wydaje mi się, czy może nam się wydawać, mi się wydaje i myślę, że to jest dobrym tokiem idę, że wciąż, jak Piotr, również dzisiaj zapominamy tę prostą zasadę. To nie mistrz podąża za uczniem, wręcz przeciwnie, to uczeń ma podążać za mistrzem. Powstaje więc pytanie w wyniku tego wywodu dość ważnego. Czy ja podążam za mistrzem? Czy też każę mojemu mistrzowi podążać może za mną? Pomyślmy przez chwilę, jak to jest z nami. I tutaj kolejne dość trudne pytanie. Czy to ja podążam za mistrzem w jego prawdach i nauce, czy też każę mojemu mistrzowi podążać za moim tokiem rozumienia rzeczy i spraw? Czy to ja podążam za mistrzem i naśladuję go w jego sposobie traktowania ludzi, wartościowania rzeczy, patrzenia na świat? A może też każę mojemu mistrzowi przyjąć mnie z moim sposobem traktowania ludzi, no przecież w końcu ja wiem najlepiej, wartościowania rzeczy, patrzenia na współczesny świat. Takie pytania ważne. Uczniowie Jezusa bardzo różnie, jak widzimy, rozumieli misję Jezusa i bardzo różnie rozumieli swoją rolę w tej misji. Dlatego też przeze mnie wcześniej czytane słowa miały na celu właściwe ukierunkowanie uczniów. Jezus, wypowiadając te słowa, które czytaliśmy na początku, on chce ich właściwie ukierunkować. Dlaczego? Bo nie chce, aby upodobnili się do różnych grup w Judei, marzących zrzucić zbrojnie jarzmo Rzymian i odbudować królestwo Dawidowi. Jezus nie szedł tą drogą, nie chciał być z tymi grupami utożsamiany. Jezus szedł inną drogą. W sytuacji, gdy Rzymianie okupowali Judeę, Żydzi marzyli o Mesjaszu, który wyzwoli ich spod tego jarzma. Jezus doskonale wiedział, że wyzwolenie narodowe to jest za mało. Bez wyzwolenia serca jest niczym. Chociaż jako ludzie potrzebujemy wolności, to jednak prawdziwą wolnością jest Chrystus. A Jezus mówi do nich, jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce ocalić swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je. Tak bardzo trudno im było przez długi czas zrozumieć sens tych słów Jezusa. Zastanawiam się też, gdy tak myślę, rozmyślam nad tym tekstem, w jaki sposób ja i my dzisiaj rozumiemy sens tych słów. Ten tekst mówi bardzo głośno do nas, ludzi żyjących w XXI wieku, bo on nas ma oświecić, oczyścić, ukierunkować. On ma nam przypomnieć o czymś, co jest najważniejsze. Tekst ten skłania mnie, aby, ja chciałbym też i ciebie, do zapytania. Czy ja jestem z Jezusem? Czy ty jesteś z Jezusem? Czy my jesteśmy razem z Jezusem? A może
tylko wykorzystując pewne elementy Jego przesłania, Jego nauki, tak naprawdę jestem już dawno bez Jezusa? Może nie jesteśmy już razem z Nim? Proszę, nie bójmy się zadawania takich pytań. Ponieważ jeśli poddamy siebie próbie, to Bóg nie będzie musiał nas sądzić później. Może myślicie, że jest to jedno z tych kazań wypowiedzianych, by oskarżać. Nie, nie i jeszcze raz nie. W żadnym razie. To kazanie wyrasta z marzenia, które jest w moim sercu, ale przede wszystkim w sercu Bożego Słowa. Abyśmy wszyscy mogli być razem bliżej Jezusa. Dlatego ośmielam się zaprosić nas wszystkich dzisiaj, abyśmy zadawali te pytania. Tak więc, co to znaczy być razem z Jezusem? Co to znaczy być razem z Jezusem? I ośmielę się udzielić wprost odpowiedzi i bez ogródek, a niektórzy doświadczyli, że jestem, mam nadzieję, miły, ale mówię, co mi na sercu leży. Tak naprawdę oczekuję, tak naprawdę Jezus oczekuje, że we wszystkim poddamy się Jemu. Powtórzę. Jezus oczekuje, że we wszystkim poddamy się Jemu. Skąd to u mnie parsknięcie? Użyłem to parsknięcie, ponieważ rozumiem doskonale, że my ludzie XXI wieku mamy kłopoty, aby przez nasze gardło przeszło słowo poddanie. Tak. Jesteśmy wychowani w dobie, gdzie słowo poddanie nie istnieje w naszym myśleniu. Jezus chce natomiast, abyśmy zechcieli pójść za Nim na Jego warunkach. I to, co On nam oferuje, nie podlega negocjacji. To jest zaproszenie, by przyjąć pełen pakiet Jego wizji. Pełen pakiet. I dla mnie to, co było szczególnie ważne, gdy czytałem ten tekst, zrozumiałem jedną rzecz, że choć mogę odpowiedzieć na to słowo i wydawałoby się, że jestem nie w sytuacji wygrana, to jednak tak naprawdę Jezus oferuje mi ofertę, która jest moją wygraną. On wygrywa ze swoją chwałą na świecie i w tobie i we mnie. Ja wygrywam, wybierając Jezusa. Wygrywam, ponieważ już jestem na zawsze z Nim. Pójść za Jezusem i towarzyszyć Mu oznacza być uczniem podążającym za nauczycielem, być wędrowcem idącym za przewodnikiem, być żołnierzem maszerującym za dowódcą. W Starym Testamencie pojawia się to właśnie chodzenie za kimś. Najczęściej ono ma wydźwięk negatywny. Było ono często symbolem odejścia od Boga prawdziwego, pójścia za obcymi bóstwami. W Księdze Ozeasza 2,15 czytamy i ukażę ją, czyli chodzi tutaj o Izraela, za te dni Baalów, gdy im paliła kadzidło, stroiła się w swoje kolczyki i klejnoty i chodziła za swymi kochankami, a o mnie zapomniała wyrocznia Pana. I mam drugi tekst z Księgi Jeremiasza, drugi rozdział, wiersz od 1 do 5. I doszło do mnie następujące słowo Pana. Idź i mów do Jerozolimy. Tak mówi Pan, przypominam Ci Twoją wierną młodość, miłość czasu Twego narzeczeństwa, kiedy chodziłaś za mną na pustyni, mówi Bóg, w ziemi nieobsiewanej. Izrael był moją świętością dla Pana, pierwocinami Jego zbiorów. Wszyscy ci, którzy chcieli go pożerać, stawali się winni. Spotykało ich nieszczęście, wyrocznia Pana. Słuchajcie słowa Pana, domu Jakuba i wszystkie plemiona domu Izraela. Tak mówi Pan. Jaką nieprawość znaleźli we mnie wasi ojcowie, że oddalili się ode mnie, poszli za marnością i sami zmarnieli. Chodzić można za Bogiem i chodzić można za bożkami, za innymi bogami. I jest to chodzeniem za marnością. I skutkiem jest zmarnienie. Chodzić za Bogiem, skutkiem jest błogosławieństwo, jest wzrastanie w siłę. W Starym Testamencie częściej to chodzenie za kimś jest w sensie takim właśnie dość oddawane pejoratywnym.
W późniejszej literaturze greckiej wyrażenie to otrzymało sens etyczno-religijny. I dlatego też w Ewangelii Mateusza, która jest napisana w języku greckim, iść za kimś oznacza stać się uczniem. Iść za kimś to stać się uczniem. I właśnie tutaj u Mateusza wyrażenie pójść za służy na określenie czego? Ucznia, który jest formowany na wzór swego mistrza. Uczeń to jest ktoś, kto idzie za swoim mistrzem i jest formowany na jego wzór. Uczeń to ten, kto idzie za swoim mistrzem, daje się formować na wzór swego nauczyciela. No nie mogę oprzeć się pokusie, muszę to powtórzyć. Uczeń to ten, kto idzie za swoim mistrzem, daje się formować na wzór swego nauczyciela. Lżej nam się zrobiło, jak to powiedzieliśmy. Znaczy ja powiedziałem, wszyscy słuchamy, ale pomyślmy o tym. W Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, wiersz 24-25, czytamy takie słowa. Uczeń nie przewyższa mistrza ani sługa swego pana. Wystarczy uczniowi, że będzie jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Jeśli gospodarza nazywali Belzebubem, o ileż bardziej będą tak nazywać jego domowników. Ciekawy tekst. A czy trochę nie, coś tu nie jest dziwnego? Bo tak naprawdę zdarzyło się nam widzieć, jak często uczeń przerósł swojego mistrza i całkiem był niezły. Nie możemy z przesadną dokładnością powiedzieć, że zawsze tak się dzieje, ponieważ zdarza się, że uczeń przerasta swojego mistrza. No i rzeczywiście ludzkość się rozwija, bo zawsze ktoś przychodzi nowy i coś nowego wnosi i przerasta to, co było. Ale to tutaj nie o to chodzi w tej wypowiedzi Jezusa. Istotą tej wypowiedzi jest coś innego. Tutaj chodzi o to, jaki jest nauczyciel, taki będzie uczeń. Czyli jak Jezus był prześladowany, takiego naśladowcy również będą. O, wymsknęło mi się za szybko, bo nie chciałem was straszyć prześladowaniami, bo tutaj akurat w tym tekście tak jest. Ale myśl jest główna taka, jaki jest nauczyciel, taki będzie jego uczeń. Czyli Bóg nas tak stworzył w Chrystusie Jezusie, tak zaplanował, że możemy być tacy jak mistrz. Ja nie muszę być lepszy niż Jezus. Wystarczy, że będę taki jak Jezus przez pomoc Ducha Świętego. Wyobraźcie sobie, chcę być taki jak Jezus. Powiedzcie sobie, chcę być taki jak Jezus. Powiedzcie głośniej. Ale jesteście wspaniali, dajecie się zaprosić. Za to macie brawa z mojej strony. Tak, słuchajcie, chcę być jak Jezus. To jest dobre pragnienie. To jest dobre pragnienie, to jest wołanie u serca uczniowskiego, aby było formowane na wzór mistrza. Jak Pan Jezus rozumiał to, formować się na wzór swego mistrza? Jak On to rozumiał? I właśnie, gdy czytamy 24 rozdział, 24 wiersz 16 rozdziału Ewangelii Mateusza, tam widzimy odpowiedź na to pytanie w trzech punktach. Po pierwsze, wyprzeć się lub też zaprzeć się, czy też wyrzec samego siebie. Po drugie, wziąć swój krzyż, po trzecie, naśladować Chrystusa. Zabrzmiało poważnie. Czy przypadkiem nie pomyliła mi się tutaj mównica i nie wykładam na Wydziale Teologii? No, przepraszam bardzo, ale to jest zapisane w Biblii. No trudno, żebym tak sobie obszedł Boże Słowo, jak tę mównicę, chociaż nie wiem, czy jestem w stanie. Jeszcze raz powtórzę. Wyrzec się, po pierwsze, kogo? Samego siebie. Popatrzcie. To mówicie teraz do siebie. Ja mówię do siebie. Po drugie, wziąć co? Swój krzyż. Po trzecie, naśladować kogo? Chrystusa. Zauważmy, że Jezus nie powiedział: wyrzeknij się samego siebie i naśladuj mnie. On powiedział: wyrzeknij się samego siebie, weź swój krzyż i naśladuj mnie. Dobrze, zechciejmy przyjrzeć się teraz krok po kroku. Nie spieszmy się. Pozwólmy, żeby słowo w nas pracowało. Co oznacza wyrzec się samego siebie?
I wiecie, bardzo często zdarza się, że gdy mówimy wyrzec się samego siebie, to znaczy doprowadzić siebie do zubożenia. I sama myśl o zubożeniu wręcz nas obezwładnia. Dobrze, zajmijmy się tym powoli. Wyrzec się samego siebie z powodu Chrystusa oznacza wyrzec się czegoś z miłości, a nie ze strachu. Tutaj też wcale nie chodzi się o wyrzeczenie się pomyślności. Bóg nie chce, abyśmy wyrzekli się tego, co nazywa się pomyślnością. Nie, jeszcze raz mówię nie, jeszcze raz mówię nie. Ale wiecie, czego mamy się wyrzec? Mamy wyrzec się liczenia tylko na własne siły. Aby tę pomyślność osiągnąć. Czy mamy wyrzec się liczenia tylko na własne siły? Wiecie, my jako ludzie jesteśmy nauczeni. Sam poradzę. Często to mówienie sam poradzę wynika z naszych traumatycznych doświadczeń przeszłości, gdy oberwaliśmy od życia z różnych stron. To jest pewna forma odreagowania na przeszłość. Ale mówienie, że sam poradzę, jakkolwiek może być wspaniałe, bo przecież każdy musi być jakimś zaradnym człowiekiem, czasem może wyrastać z tej potrzeby nikogo nie potrzebuje. A to jest, zakłóca moją wewnętrzną równowagę i niszczy moje relacje społeczne. Chodzi więc o otwarcie się na nowe wymiary życia. Na nowe wymiary życia. To życie polega już na czym innym. Opieramy się, zaczynamy się opierać, uczymy się opierać i pragniemy się opierać przede wszystkim na potędze Boga. Na potędze Boga. A nie na naszych możliwościach czy też niemożliwościach. Czy to oznacza, że nic nie robimy? Ależ nie, pracujemy. Wkładamy wysiłek. Ale już nie polegamy na naszej pracy, nie polegamy na naszym wysiłku. Mam wygłosić to słowo z pełnym zaangażowaniem, z całego serca, będąc wypełniony modlitwą, tęsknotą za Bogiem, ale to kazanie nie zależy ode mnie, ale od Jezusa Chrystusa, który w Duchu Świętym przechadza się po tym miejscu i to tylko On zmienia ludzkie serca i tylko On kształtuje nasze wnętrza. Nie ja, nie ja Grzegorz Boboryk, bo kim jestem ja? Czy ja mam być tym, na którego Bóg chce formować innych ludzi? Nie ja. Przepraszam, że tak się wczułem. Poniosło mnie. Pracujemy, wkładamy wysiłek, ale nie polegamy na naszej pracy, naszym wysiłku. Uczeń więc rezygnuje z kierowania i prowadzenia własnego życia na własną rękę. Nie chce prowadzić swojego chrześcijańskiego życia na własną rękę. Potrzebuje Boga, który jest ze mną. Potrzebuje Boga, który mi towarzyszy. Potrzebuje Boga, który mnie bierze w swoje ramiona, który ociera moje łzy. Boga, przed którym mogę się wywnętrznić, powiedzieć o wszystkim, nawet o tym, że Go nie lubię czasem. Bóg to wszystko zrozumie, wysłucha moje serce, a wtedy będzie dotykał, przemieniał i wypełniał swoją miłością. Uczeń wyrzeka się samego siebie, czyli co? Niczego nie przekłada powyżej pójścia za Jezusem. Nic nie ma ważniejszego niż pójście za Jezusem. Uczeń wyrzeka się samego siebie, czyli co? Zrywa wszelkie więzi, które mogą go w tym zadaniu krępować. Istnieją więzi toksyczne, które niszczą nasze zdrowie, nasze myślenie, naszą przyszłość. Jezus mówi, pójdź za mną, wybierz mnie, jestem najważniejszy. Uczeń wyrzeka się samego siebie, czyli co? Rezygnuje z własnych, egoistycznych pragnień. Co to znaczy? To znaczy, że każde pragnienie przynosi przed oblicze Jezusa i zapytuje się o drogę swojego życia. Dlaczego? Bo teraz już On z Jezusem rozmawia o swoim życiu. Jezus jest najważniejszy.
Tylko wtedy i tylko wtedy uczeń jest w stanie przyjąć krzyż. Jezus nalega, abyśmy wyrzekli się wszystkiego, co stoi na drodze do całkowitego podążania za Nim. I teraz powiem coś trudnego. Czy to rodziny? Mateusza 10:37. Czy to pieniędzy? Mateusza 19:21. Czy to pozycji? Mateusza 19:30. I czy to władzy? Mateusza 20:27. Wymieniłem rodzinę, pieniądze, pozycja i władza. Popatrzcie, ani rodzina, ani pieniądze, ani pozycja i władza nie są same w sobie złe. One mogą stać się złem ze względu na naszą postawę i motywację. Tak więc, czy wyrzekasz się samego siebie? I to ty będziesz uczyć się odpowiadać na to pytanie każdego dnia w swoim życiu. A ja muszę na to pytanie uczyć się odpowiadać w swoim życiu. Dlatego, czy wyrzekasz się samego siebie? Nie musisz tego umieć od razu. Nie musisz wiedzieć jak. Ale czy chcesz uczyć się wyrzekać samego siebie? Dobrze, idźmy dalej. A teraz, co oznacza wziąć swój krzyż? Sama myśl o krzyżu napawa nas obrzydliwością. To wyrażenie nieść swój krzyż, zwłaszcza w środowisku palestyńskim, przywoływało obraz haniebnej śmierci, która była zarezerwowana buntownikom i złoczyńcom. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, żeby zrozumieć, że ukrzyżowanie było najgorszą formą egzekucji, najsurowszą karą stosowaną przez Rzymian. I wymierzano ją jedynie ludziom niższych sfer i niewolnikom. Prawdopodobnie Persowie byli pierwszymi, którzy wymyślili ten sposób kary przez ukrzyżowanie. Nawet nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę dlaczego. Chodziło o to, aby zwłoki nie dotykały ziemi, co pozwalało w ich rozumieniu religijnym zachować ziemię poświęconą Ahurze Mazdrze, ich bóstwu. Taka była to niezhańbiona z powodu śmierci skazańca. To ukrzyżowanie później poprzez Aleksandra Wielkiego, jego wielkie imperium i Rzymian stało się narzędziem kary powszechnie stosowanym. Samo mówienie o krzyżu w starożytności budziło przerażenie. Ludzie byli przerażeni na samo słowo krzyż, czy niesienie krzyża. W starożytnym Rzymie nikomu nawet nie przyszłoby do głowy, by uczynić z krzyża ozdobę, którą można sobie zawiesić na szyi lub na lusterku w samochodzie, bo wówczas krzyż miał znaczenie haniebne. Krzyż oznaczał hańbę. Najgorszą, najbardziej haniebną śmierć. Dzisiaj nosimy krzyż jako pewną formę dumy. Ale musimy pamiętać, że z krzyżem wiąże się hańba. Trzeba też rozumieć, że zazwyczaj skazaniec nie dźwigał całego krzyża, ale dźwigał na miejsce egzekucji poprzeczną belkę krzyża. Pionowa belka była już na miejscu kaźni. Czasami widzimy takie obrazki, że niesie cały krzyż. Skazaniec szedł przez wrogi, szydzący tłum. Tak wczujmy się w tę rolę. Niesienie krzyża więc oznacza hańbiącą, pełną cierpienia drogę na miejsce strasznej kaźni. I teraz zwróćcie uwagę, Jezus mówiąc te słowa, tak naprawdę mówi o trudach życia uczniów Jezusa, których można, te trudy można porównać do drogi skazańców. Czy nie pamiętamy, jak Paweł w drugim liście do Koryntian mówi, że jesteśmy używani za o śmiecie tego świata. Jesteśmy każdego dnia skazywani na śmierć. Paweł głosząc Ewangelię, która niczym powiedzmy wspaniały zaczyn, rozprzestrzeniała się po całym świecie, zapłacił ogromną cenę. Tą ceną bycia uczniem Jezusa było też poczucie czasem, że jestem jak skazaniec. Dla ucznia Jezusa niesienie krzyża oznacza nie tylko śmierć, ale wszelkie cierpienie ze względu na Jezusa. Nieść krzyż to przede wszystkim przyjąć postawę Jezusa jako model życia. Przyjąć postawę Jezusa jako model życia. Być uczniem więc
znaczy iść za Jezusem drogą prowadzącą do Jerozolimy, gdzie czeka krzyż. Uczniowie szli z Galilei i szli w stronę Jerozolimy. A w Jerozolimie miał być Jezus ukrzyżowany. Czyli iść za Jezusem drogą prowadzącą do Jerozolimy, gdzie czeka krzyż. Paweł mówi w liście do Filipian, że on chciałby poznać i doświadczyć mocy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. On bardzo dobrze rozumiał te słowa i uczestniczył z całą siłą. Z historii wiemy, że wielu, którzy podążyli za Jezusem, wkroczyło na drogę męczeństwa. Ale z historii również wiemy. Inni natomiast, którzy nie zostali powołani, aby umrzeć dla Jezusa, zostali powołani do trudniejszego też zadania, aby żyć dla Niego. Aby żyć dla Niego. W starożytności chrześcijaństwo borykało się czasem z takimi oto rzeczami, że wiele osób tak bardzo chciało umrzeć dla Jezusa, że czasami szukało możliwości, aby być zamordowanym z powodu świadectwa Chrystusa. Trochę może przesadziłem, ale to jest pewnego rodzaju etos duchowy. Ale tak naprawdę, gdy mówimy o jednych, którzy umierają na krzyżu, inni żyją, ale niosą krzyż, to obie te skrajne postawy łączy całkowite oddanie Chrystusowi i wyzbywanie się świata. Wyzbywanie się świata. Praktyka dźwigania krzyża przez skazańca posłużyła się do ukształtowania metaforycznego nieść swój krzyż. Ale chciałbym tutaj, mówiąc o tym, chciałbym tutaj zaznaczyć coś, czego nie możemy przeoczyć, bo czasem bywa tak, że idziemy jednokierunkowo. Chrystus, mówiąc o braniu na siebie krzyża, nie domaga się od nas cierpiętnictwa. Chrystus nie domaga się od ciebie i ode mnie cierpiętnictwa. My jako Polacy jesteśmy skażeni. Mesjaszem narodów jesteśmy. W romantyzmie nam wciskano tych rzeczy. I bardzo łatwo jest przyjmować na siebie tę cierpiętniczą postawę. Chrystus cierpiał za cały świat. My, gdy jesteśmy świadkami Chrystusa, cierpimy w takiej mierze, jak trzeba. Nie żąda również, abyśmy z dziką pasją szukali okazji do cierpienia. Tak, Panie Boże, chciałbym trochę pocierpieć. Chrystus nie domaga się od nas, abyśmy gromadnie zasiedlili grono sadomasochistów. Dopiero wtedy, gdy weźmiemy swój krzyż, tak naprawdę odnajdziemy pełnię życia. Tak więc kolejne pytanie. Czy bierzesz swój krzyż? I tu uwaga. Nie mój, nie twojej żony, nie męża, nie brata, nie siostry. Czy bierzesz swój krzyż? Nie musisz tego umieć od razu. Nie musisz wiedzieć jak. Ale czy chcesz się uczyć nieść swój krzyż? No dobrze, a co oznacza naśladować Chrystusa? Uczeń Jezusa to również ktoś, kto naśladuje Jezusa, czyli upodabnia się do Niego. No właśnie, czym jest naśladowanie Jezusa? Wszyscy tak dużo wiemy. No wiemy. Po co w ogóle o tym mowa? Naśladowanie Jezusa polega na osobistym zaangażowaniu swojego całego życia w misję Chrystusa, w misję pojednania, w udział w Jego losie, cierpieniach, a gdy zajdzie potrzeba również w Jego śmierci. Paweł mówi do Tymoteusza, synu mój, ty poszedłeś za moimi dążnościami, za moimi cierpieniami, za moją nauką. Paweł tutaj bardzo pochwalił Tymoteusza, że on chciał wejść całkowicie w to bycie uczniem. I wiecie co, paradoksalnie, gdy staramy się zachować swoje życie, w gruncie rzeczy tracimy je. Natomiast gdy tracimy je z powodu Chrystusa, tak naprawdę odnajdujemy je. Dalej, nie ma nic takiego, co miałoby wartość równą życiu. Jezus mówi tutaj, co ci da, jeśli byś cały świat pozyskał, a życie swoje stracił? Nie ma nic takiego, co miałoby wartość równą życiu. Słuchajcie, Bóg, to jest niesamowite, jest to
na Twoje i moje życie ma wielką wartość. Żadna rzecz na tym świecie, wszystko, cokolwiek widzimy, nie jest równe Twojemu życiu. Czy zdajesz sobie sprawę, że nic nie jest równe Twojemu życiu, mojemu życiu? Nie jesteśmy w stanie nic zrobić dla swojego życia, żeby je wykupić. Życie jest czymś więcej niż zdobycie całego świata. Jest czymś więcej niż zdobycie całego świata. Ponieważ życie jest warte więcej od całego świata, oddanie życia w tym świecie, by pozyskać je w świecie przyszłym, było opłacalną transakcją. Słuchajcie, jeżeli ktoś, będąc w tym świecie, oddaje swoje życie ze względu na Chrystusa, z powodu Chrystusa i świata, który ma nadejść, to znaczy jest to opłacalna transakcja. Więc kiedykolwiek rozmyślasz nad tym, co zrobiłeś ze swoim życiem, to, a oddałeś je Jezusowi, to powiedz, dokonałem opłacalną transakcję. Zainwestowałem. To jest inwestycja na wieki. To jest inwestycja na wieki. Ta inwestycja jest nieporównywalnie większa. Jest większa niż najlepszy kupiony dom. Jest większa niż te moje zarobki. Jest większa niż wspaniały samochód. Jest większa niż bycie prezydentem. Jest większa niż cokolwiek. Znów mnie poniosło. Opłacalna transakcja. Pomyśl, rano wstajesz, mówisz, podjąłem opłacalną transakcję. Idziesz przez cały dzień, mówisz, o, podjąłem opłacalną transakcję. Idziesz spać, mówisz, Panie Boże, zasypiam, jestem wdzięczny, że podjąłem opłacalną transakcję. I śpisz w nocy i masz sny o opłacalnej transakcji. Opłacalna transakcja. Napisz sobie na lusterku, opłacalna transakcja. Uciesz się tym. A co tam? I to nie jest zabawa. Ja się dobrze bawię, ale mówię prawdę. Bawię się na gruncie prawdy, a nie poza prawdą. Nie ma niczego, co można dać w zamian za nie. W Psalmie 49, wiersz 8 do 10 i wiersz 16 czytamy takie słowa. Nikt nie wykupi sam siebie, nie wypłaci się wobec Boga. Zbyt cenne jest życie Jego i nigdy Mu na to nie starczy, aby żyć wiecznie i nie doznać zagłady. Dalej mój psalmista, lecz Bóg ocali me życie z krainy umarłych, ponieważ mnie zabierze. Nie ma nic, co by się równało z Twoim i moim życiem. Z Twoim i moim życiem. Czytałem na początku tekście Ewangelii Mateusza, za pomocą ostrej retoryki Jezus opisuje, na co muszą być przygotowani wszyscy prawdziwi uczniowie. Mówię o trudnych rzeczach teraz. Jeśli pójdą za Nim, muszą być gotowi na wyszydzenie i śmierć, ponieważ będą musieli iść za Nim aż na krzyż. Prawda jest taka, nie wszyscy pójdą na krzyż. Prawda jest taka, możemy być wyszydzani i możemy być źle traktowani. Ja, gdy nawracałem się, przeszedłem piekło w swojej rodzinnej wsi. Przeszedłem piekło z powodu tego, że przyjąłem Jezusa Chrystusa. I wiem, co to znaczy. Wiecie, jak się czułem strasznie. Gdy to czytam, to nie czyniem pochwały tego, ale mówię, taka jest droga, twoja i moja. I jeżeli się z tym oswoisz jak najszybciej, tym lepiej. Nie musisz być wyszydzany i nie musisz pójść i ponieść śmierć pod Chrystusa. Ale dobrze, gdy się z tym liczysz. Jezus każe nam wyrzec się praw do własnego życia. Bo kto na tym świecie szuka życia, ten tak naprawdę życie utraci. Kto umiera dla siebie w podążaniu za Chrystusem, ten odnajduje to życie naprawdę. Ci zaś, którzy starają się zachować swoje życie dla siebie, nie będą w stanie być uczniami Jezusa. Nie możesz być uczniem Jezusa i być tylko Nim na trochę. Albo wcale, albo na całość. A co najgorsze, w końcu tracą i to, co chcieli zachować i ocalić. Dlatego Jezus w Ewangelii Jana powiada w 12 rozdziale, wierszu 25, kto kocha swoje życie, straci je, a kto nienawidzi swojego życia w tym świecie, uchroni je dla życia wiecznego. Dlatego nie ma na ziemi takiej wartości, dla której ceną mogłoby być życie w świecie przyszłym. Pomyśl,
co się może zrównać z Królestwem Bożym, które już tutaj jest i działa, tak trochę niewidzialnie, nie ma tej pełni, ale ono się rozwija. Nie ma żadnej takiej wartości, która mogłaby się zrównać z tą rzeczywistością już rozpoczętą i na wieczność rozciągniętą. Tu nic nie należy do nas w pełni. Czy zdajesz sobie sprawę? Urodziłem się. Nawet nie wiedziałem na początku, bo nie miałem takiej może świadomości, ale urodziłem się, mama mnie, o mnie się troszczył mój ojciec. I gdy będę umierał, ktoś musi mnie pochować. Czasem nam się wydaje, że wszystko należy do nas, ale nie należy do nas w pełni. Prawdę mówiąc, to raczej my należymy do śmierci, w tym sensie, że każdy z nas musi kiedyś umrzeć. W liście do Hebrajczyków 9:27 czytamy, a jak postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd, dowiadujemy się, że tak naprawdę śmierć budzi w nas refleksję. Tu się kończą nasze możliwości. Nic na świecie nie dorównuje Jezusowi i pójście za Nim jest warte każdej ceny. Gdy tak dobrze pomyślisz, naprawdę dobrze pomyślisz, pójście za Nim jest warte każdej ceny. Pójście za Nim jest warte każdej ceny. Tak więc, czy naśladujesz Jezusa? Nie musisz tego umieć, nie musisz wiedzieć jak, ale czy chcesz się uczyć naśladować swojego mistrza we wszystkim? Bo to nie mistrz podąża za uczniem, wręcz przeciwnie, to uczeń ma podążać za mistrzem. Jeszcze raz powtórzę, co mówiłem wcześniej. Nie musisz umieć, nie musisz wiedzieć jak, ale czy chcesz się uczyć? Ty mówisz, tak, chcę i boję się. Chcę ci powiedzieć, ja też się boję. Bo każdy trzeźwo myślący, mądry człowiek powinien się bać, ponieważ to dotyczy całego twojego życia. A jednak mówię małe tak, ponieważ wiem, że przylgnę do tego, który jest wielki, potężny, który ma tak silny zaciąg, że pociągnie mnie ze sobą i powiedzie, czy chcesz się uczyć podążać za mistrzem w jego prawdach i nauce? Czy chcesz, aby to on podążał za twoim tokiem rozumienia rzeczy i spraw? Wybierz to pierwsze. Ja chcę podążać za jego prawdą i nauką. Czy chcesz się uczyć naśladować go w jego sposobie traktowania ludzi, wartościowania rzeczy, patrzenia na świat? Czy też może chcesz, aby to on przyjął twój sposób traktowania ludzi, wartościowania rzeczy, patrzenia na świat? Wybór należy do ciebie i do mnie. I kończę teraz tym z myślą, proszę zapamiętajcie, nic na świecie nie dorównuje Jezusowi. Nic na świecie. I pójście za Nim jest warte każdej ceny. Posłuchajcie, nic na świecie nie dorównuje Jezusowi. I pójście za Nim jest warte każdej, ale to każdej ceny. Byłem szczery wobec siebie i wobec nas. Nie omijałem tego tekstu Bożego Słowa tylko dlatego, że was kocham i siebie kocham. A naszym zadaniem jest żyć w prawdzie. Wiecie, w 17 rozdziale jest przemienienie na górze Tabor, być może, tak mówi tradycja chrześcijańska, i uczniowie widzą Jezusa w chwale. Krzyż ma również ten świetlisty blask. Czeka nas chwała. Czeka nas taka chwała, że jesteśmy w stanie wyobrazić. Jezus pozwala niektórym uczniom doświadczyć rąbek tej chwały. Ale to jest piękna, wspaniała chwała. I dlatego chciałam, abyśmy powstali. Zapraszam duszpasterzy, aby mogli wyjść do przodu i mogli stanąć razem z tymi, którzy potrzebują modlitwy i modlić się o nich. Ale chciałbym zadać pytanie, czy twoje serce poruszyło się, czy zadrżało? Nie chodzi o to, że już wszystko dokonało się, ale czy chcesz dzisiaj, właśnie w ten wakacyjny dzień powiedzieć, Panie Jezu, chcę iść za Tobą. Mówię małe tak, ja już idę za Tobą, ale czasem jeszcze kombinuję,
jak dobry Polak. Jeśli tak czujesz, podnieś rękę, powiedz, ja potrzebuję modlitwy. Wiecie, co chcę powiedzieć? Bóg przeprowadza nas do tych miejsc, w których powinniśmy się znaleźć. To nie jest magia. To jest boski taniec woli Boga i Twojego małego tak. I On Cię przeprowadza. Jak to mówi Szrek do osiołka, nie było tak źle. On przeprowadza. On może Cię przeprowadzić. I chciałbym Cię zachęcić. Czy są takie osoby? Podnieście rękę. Niech zobaczę. O, widzę. Halleluja. Drogi nasz Ojcze, my przychodzimy do Ciebie w imię Jezusa Chrystusa. Stajemy przez pomoc Ducha Świętego i dzisiaj wyciągamy swoje dłonie. I ja chcę błogosławić każdą osobę, którą dotykałeś przez Słowo. Boże Duchu Święty, Ty w swój sposób wykonuj swoją pracę i pozwalaj, abyśmy dochodzili do miejsca, w którym stajemy się prawdziwymi uczniami, nie tylko na trochę, nie tylko od sytuacji do sytuacji, ale wiemy, że nie ma takiej wartości. Nie ma nic takiego, jak Ty, Jezu. Nasze serce przyszedłeś wziąć dla siebie i niech tak będzie, Panie. Amen. Witamy w społeczności chrześcijańskiej Północ i cieszymy się, że możemy dzielić się Bożym Słowem także w ten sposób. Jeżeli dzisiejsze przesłanie dotknęło Twojego serca, możesz nam o tym opowiedzieć, pisząc na adres online@sthpunoc.pl. A jeżeli podoba Ci się to, co robimy i chcesz pomóc nam się rozwijać, możesz to zrobić. Wejdź na naszą stronę internetową i przekaż dowolną kwotę na konto SCH Północ z dopiskiem multimedia. Cieszymy się, że jesteś z nami i zapraszamy do oglądania kolejnych nagrań.